Witam. Tym razem chciałbym przedstawić proces wysiewu e, ciekawego e, mrozo, e, mrozo sagowca z rodzaju Zamia. Jest to makrozamia komunis. Jest to sagowiec pochodzący z Australii, e, występującego na obszarze Nowej Południowej Walii, w takich górskich, górskich lasach, takich podgórskich. Co ciekawe, dzieli swoje stanowisko z eukaliptusem śnieżnym, eukaliptusem pauci flora, więc więc może się tutaj polubią, bo także posiadam takiego takiego eukaliptusa, więc trochę się ta flora flora bardzo upodabnia do tej australijskiej co jeszcze chciałbym powiedzieć jest to sokowies, który wytrzymuje tak mniej więcej do minus 8 stopni, co jest no, do minus 8 plus i jednocześnie jest dobrze tolerancyjny jeśli chodzi o wilgoć i takie warunki właśnie takiego, takiego zimna, takiego zimna wilgotnego w przeciwieństwie do niektórych osób, którzy mogą przegniwać jest dość taki odporny i ma fajne liście takie przypominające mniej więcej palmę daktylową tylko dużo, dużo takie węższe węższe i nie rośnie zbytnio na z yy, pnia, no pięknie jest taki dość spory a tak mniej więcej tak do metra może, ale to naprawdę po, po wielu latach po wielu latach. główną Atrakcyjną częścią tego sagowca są długie, długie, pierzaste liście. właśnie bardzo podobne do takiego, takiej palmy kanaryjskiej, no, może, może trochę buty. No. Zależy kto tam, komu to tam bardziej odpowiada. Yy, wysiew zacznę od, yy, od yy, oczywiście od namoczenia nasion na okres około, około 3, 3 dni. I zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. No, i tak minęły trzy dni. Nasionka się pomoczyły. Już tutaj wylałem z nich wodę. Także że bardzo szybko wysychają. No i suche powietrze. To tak jest. Już tu przygotowałem ziemię. Tym razem, tym razem spróbuję je wysiać. E, te makrozamię ziemi kokosowej. Zobaczymy, jak sobie tutaj będą rosły. E, jeszcze je trochę z perlitem. To jest, to jest pod spodem, bo to już mi brakło. Już dosypałem tak normalnie, więc tak może nie widać, ale tam pod spodem jest już taki, już jest tam perlit, żeby jeszcze była bardziej przepuszczalna ta ziemia. Jest też lekko wilgotny. Użyłem dość wysokiej doniczki, a to z tego względu, że w opisach i także w tam niektórych filmach też na temat sadzenia, czy wysiewu rejmakrozami kiełki puszczają bardzo głębokie korzenie. I wolałbym, żeby, żeby nagle nie zaczęły się tam gdzieś mieszać, czy tam się wykrzywiać. Więc niech sobie spokojnie popuszczają takie, takie lepsze korzonki. I żeby sobie żeby rosły bez przeszkód w jakimś tam ostępie czasu. To teraz trzeba je ładnie poukładać. No i nasiona poukładane. Starałem się koniec, którego będzie wyrastał kiełek był od tej strony. No żeby zawsze nie było to, to na granicy i żeby jakoś to, to miało powiedzmy ręce i nogi. Też też to miejsce jest bardziej wgłębione do ziemi, żeby tam wiadomo cały czas było wilgotne i cały czas tam zachodził proces kiełkowania. Tak to na razie wygląda. No, wolałbym to wsadzić każdy w osobnych doniczkach, no ale wysiew jesienną porą ma, też, ma swoje niestety minusy, a nasiona sagowców mają to do siebie, że mają dość krótki okres przydatności do, do wysiewu. Więc także, także chciałbym, żeby wy, wykiełkowało ich jak najwięcej. Prawdopodobnie, jakbym wysiewał na wiosnę, też by wykiełkowały, ale byłoby dużo wyższe prawdopodobieństwo, że nie byłyby to wszystkie. Może połowa, albo no, trochę więcej, albo i trochę mniej. A tak to tu jest najwyższa szansa, ponieważ nasiona są, są świeżo zebrane. Świeżo zebrane i, i powinny, powinno coś z tego wyrosnąć. Gdzieś tak prawdopodobnie po około miesiącu, w temperaturze około 25 stopni. 25 do 30 stopni. Mam nadzieję, że rosnąca tutaj dalej Marsylia czterolistna <grymne> takie trochę oszukane szczęście. To nie koniczyna. Ale może mi przyniesie szczęście przy tym wysiewie. Jeszcze tutaj może troszkę położę yy, jakieś waty. Wata położona, zwilżona. Użyłem waty, żeby przez dłuższy czas utrzymać trochę tą wilgotność skorupek, żeby, żeby proces zachodził szybciej. I tak to mniej więcej na ten czas wygląda. Teraz doniczka wędruje do propagatora z podgrzewaną, z podgrzewanym dnem, tutaj jeszcze w słoneczku będzie się tutaj dogrzewa czarna doniczka no i pozostaje tylko czekać. Zobaczymy co się stanie. I tak po około miesiącu pojawił się pierwszy kiełek. Sprawdzałem tutaj resztę tych kiełków, tych nasion. Jeszcze się nic nie pojawiło, ale mniej więcej właśnie czas schodu to jest, zaczyna się od miesiąca, więc, więc i tak jest to już dobry, dobry znak na pewno. Ładnie zielony. Się widać już. Tworzy dalsza czapeczka korzeniowa. I pozostaje na razie czekać dalej. I tak sytuacja wygląda po około dwóch miesiącach. Widać, że wykiełkowało większość nasion. Naprawdę jestem zadowolony. Nasiona były świeże kupione, no przynajmniej tak, tak pisał sprzedawca i chyba się nie mylił, chyba się nie mylił, chyba się nie mylił, chyba się nie mylił. Tutaj widać trzy takie już, które pierwsze zaczęły wychodzić, więc już są dużo większe od tych innych. Ale to, to wiadomo, że tam każde nasiona tam sobie inaczej kiełkuje. Tutaj ta siewka największa, ta już w takim stanie mniej więcej w połowie drogi jest. Trzecia wychodzi, trzecia wychodzi. Tutaj ładnie widać. Wychodzący, wychodzący listek z łodyżką. Tutaj także. W jeszcze innej fazie wzrostu. Dopiero tam się coś zaczyna dziać. Tutaj tak samo, zielone, tutaj cztery, tutaj wsadziłem cztery, nie, nie ze względu, że mi się tutaj nie zmieściło, ale te nie wykazywały żadnego, żadnego, yy, żadnego procesu kiełkowania. Dopiero teraz niedawno patrzyłem, że jeden z nich zaczął także wykiełkować, więc to są te jakby takie spóźnialskie, spóźnialskie na, 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 na końcu. Także tutaj widać następne i następne, więc naprawdę ładnie się to, to prezentuje. Sporo będzie tych sagowców. Kupiłem je pod kątem, właśnie, ich tolerancji, tolerancji na właśnie na takie chłody. Są to naprawdę sagowce takie typowo do klimatu umiarkowanego, może nie takiego jak, jak nasz, nie takiego w sensie mroźnego, z takimi różnymi epizodami mrozowymi, no, powiedzmy minus 10 i tak dalej, ale na pewno są tolerancyjne, jeśli chodzi o o takie powiedzmy nawet długotrwałe przymrozki. Tak w granicach właśnie minus 5 pięciu, minus pięciu do minus 8, to oznaczeniem, że jednak w dzień będzie w miarę pogodnie i ciepło. Także tak to na razie wygląda. Wysiłem je także w porze, której często. Której się wcześniej nie wyświałem sagowców ale w związku z tym, że nasiona były świeże, tak, także chciałem żeby jak największa ich ilość wykiełkowała. W sposób do tego, że nosiona stagowców charakteryzują się tym, że dość, mają dość krótką przydatność do wysiewu do wysiewu, dlatego chciałem jak najwięcej ich uzyskać z tej ilości, którą udało mi się tutaj wyhaczyć, taką ciekawą ofertę. No i faktycznie nawet ładnie to to wyszło. Także tak to na razie wygląda. Teraz pozostaje tylko dalej obserwować, czekać na wiosnę i niech sobie. Niech sobie ładnie rosną. Jak na razie, pozdrawiam.